Hej, cześć, witam serdecznie w Hearthstone'ie. Ja jestem Arkadiusz. Dziś polecimy sobie panią Mag. Mag, który oparty jest na, oczywiście na zaklęciach, znając życie. Lecimy po kolei. Lustrzane odbicie, tajemne pociski dwukrotnie, tajemny wybuch jednokrotnie. Żmi many, mag krwi Thalnosi. Jednokrotnie i żmi dwukrotnie. Pocisk lodu dwukrotnie, uczennica czarownika dwukrotnie, tajemny intelekt dwukrotnie. Żarzyciel dwukrotnie, Elisa astrowidząca jednokrotnie jako legenda, kula ognia, polimorfia, księga kabalisty dwukrotnie, sługa Jogg-Sarona jednokrotnie. Fala płomieni dwukrotnie, Ronin, strażnik Medivh i tajemny olbrzym dwukrotnie. Tak przedstawia się ten deck. Tutaj mamy kilka legend, właściwie aż cztery, to całkiem sporo. Nie jestem do końca przekonany, czy jest to deck tani, pewnie nie jest, ale zobaczmy, jak się sprawdzi na polu bitwy. Mam nadzieję, że zademonstruje swoją wyższość nad deckami naszych oponentów. Tutaj jakieś zacięcie dziwne występuje zawsze, jak to się doładowuje. Nie mam pojęcia, czemu tak się dzieje. Ale skoro już jest, niech sobie będzie. Nie mamy na to wpływu. Mój super OP internet pewnie nie daje sobie rady. Koniec narzekania. Rozpoczynamy. Mamy łowcę. Mamy łowcę. I mamy oczywiście również żmija many. Tajemnego olbrzyma odrzucimy, on wiadomo. Kosztuje jeden mniej za każde rzucone zaklęcie w tej grze. To w takim razie odrzućmy go celowo. Proszę bardzo, lustrzane odbicie mamy dwukrotnie, żmi many jednokrotnie. Całkiem okej opcja. Zobaczmy, jak wykorzystamy to w trakcie potyczki. Pozdrawiamy oczywiście Sinona. No i rozpocznijmy może od tego żmija many. Tutaj raczej za wiele nie powojuje. Mam tu na myśli, nie zniszczy go nam w pierwszej turze. Ewentualnie może sobie przywołać teraz oczywiście monetę. Będzie strzelał w niego czymś, ale czy zdecyduje się na to? Druga tura oczywiście, pozwolę sobie lustrzane odbicie przyzwać. Zawsze zbufuje to naszego żmija. Jak wiemy, on otrzymuje plus jeden do ataku za każdym razem, gdy rzucimy jakiekolwiek zaklęcie, a lustrzane odbicie jest oczywiście zaklęciem. Mamy jakąś taką coś a la rusiczka, tak powiedział. Sobie myślę. Tu oczywiście trzy oka. Trochę jak fotograf. Ciach, ciach, ciach. Mam myśliciela jakiegoś. O, ucieka. Tak, tam w okresie ferii generalnie, także spodziewam się, że ci przeciwnicy nie będą stanowić jakiegoś wielkiego wyzwania, tak coś czuję. To znaczy, bardzo bym był zadowolony, gdyby po prostu coś wystawił. To by była super opcja. Mam nadzieję, że nie odejdzie, to będzie słabe z jego strony. Zobaczmy. Niestety, chyba jest nieobecny. No wiadomo, teraz jest też taka pora obiadowa. Poza tym ten Sinon też nie do końca kojarzy mi się, że tak powiem, z graczami na terenie Polski. Aczkolwiek mogę się mylić. W danym razie punktujemy go. Wykorzystujemy sytuację, która ma miejsce. Nieobecność zmiażdży cię absolutnie. Mamy również Elizę. Weźmy sobie ją życie. Nasz artefakt. Zawsze jedna karta więcej dla mnie. Oczywiście ona dodaje mapę do złotej małpy do twojej talii, a ta złota małpa w momencie, kiedy ją zagramy, zamienia wszystkie nasze karty w legendy. To też jest całkiem okej opcja. Oczywiście będziemy teraz sobie gościa punktować tradycyjnie. Damy mu możliwości przetrwania, ale tak się odmówi. Rozpala! I tak postaramy się, aby nie powstał. Tutaj już nie poczaruje. Nie połowi.
Pierwsza gra ułożyła się całkiem dobrze, aczkolwiek nie do końca tak jakbym chciał. Wiadomo, będzie to zwycięstwo i to chyba najważniejsze. Ale płomienie jeszcze na koniec nie doszła, ale ruszyły tą nierówną grę w taki inny sposób. Okej, okay, polecimy sobie kolejny mecz. Nie wiem, czy to będzie, czy zobaczymy. Tutaj oczywiście mamy Daily Questa, 3 zwycięstwa, dowolną partią, dowolnym deckiem, dowolną klasą. Zobaczymy, czy kolejny przeciwnik będzie bardziej skory do rozgrywki. Kolejny godny przeciwnik. To mi się podoba. Anduin. Bardzo dobrze. Anduin. Leoric. Światłość. Pozdrawiamy Leorica. Zwycięstwo. Prosisz się o lanie. I bardzo proszę, co mamy tutaj? Strażnika Medivhat. Odrzućmy polimorfię, odrzućmy. Zostawmy sobie tajemny intelekt. Pocisk rudy odrzućmy, mimo że zajmuje tylko 2 kryształy. To jednak wolimy na początek coś innego. A tutaj tylko ta fala płomieni jest troszeczkę taka mocno, że tak to określę, na późniejszą turę. 7 kryształów, całkiem sporo, ale zadaje 4 punkty obrażeń wszystkim przeciwnikom. To też jest całkiem okej opcja. Możemy pozwolić sobie zagrać Żarzyciela, ale on oczywiście polegnie w momencie, kiedy go wystawimy. Dlatego postanowimy sobie zagrać w taki sposób. Kryształ, właściwie to moneta, uczennica i tajemne pociski. Licząc na to, że 2 przynajmniej trafią w motylka naszego przeciwnika. Tyle co w motylka, tylko w baśniowego smoka. Udało się. Kto wie, jakie tajemnice uda nam się odkryć? Inwestuję w Brana. Nie wiem, czy to była dobra opcja. W danym razie również mogłem sobie użyć tajemnego intelektu. To by też oczywiście wpłynęło bardzo pozytywnie. Dostałbym 2 karty. Jednocześnie zmniejszając wartość golemów. Nasz artefakt. Gotowe. Idziemy sobie w panią archeolog. Wydaje nam tu dodatkową kartę oczywiście. Daje mu tarczę, bardzo ładnie. Jeszcze spodziewam się, że zmieni jego zdrowie na życie. Właściwie życie na zdrowie. Życie na zdrowie, właściwie pancerz. Dobrze, w takim razie zagrajmy sobie w tym momencie Żarzyciela. I rzućmy sobie tajemne pociski. Tajemne pociski weszły bardzo ładnie, ale nie tam, gdzie powinny. W takim razie odpuśćmy turę. Tura 6. Oczywiście kolejny Żarzyciel. I myślę, tajemny intelekt. On będzie leczył tutaj te jednostki. Co więcej, będzie leczył za pomocą czaru. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bierzmy sobie 2 karty. Polimorfia i kula ognia. Ustawimy sobie to oczywiście na później. Nawet jeżeli go uleczy, to i tak na niewiele mu się to zda. Spróbuję się lazurowego smokowca zagrywać. To wyzerujmy go tutaj. Nie ma na co czekać. Gotowe. W kolejnej turze zniszczymy mu strażnika zmierzchu. To jest całkiem spoko smok. Ja w ogóle nie trafiłem tego smoka jeszcze, odblokowując tyle tych kart. Nie miałem przyjemności trafić jeszcze na tą jednostkę. -16. On już tutaj pozagrywał kilka potężnych jednostek. Jedną legendę właśnie przemieniliśmy w owieczkę. Co w kolejnej turze? W kolejnej turze zagramy sobie Żarzyciela. Dodatkowo puścimy jeszcze
kule ognia. Nasz tajemny olbrzym. Golem, to jest olbrzymi golem. Nasz tajemny golem. Oczywiście zyska pewne bonusy. Ściągamy mu tych zawodników wszystkich do jednego punktu zdrowia. Mediv. Tak, to jest dobra postać. Zagramy go oczywiście. Pamiętamy imprezę u Medifa. A właściwie nie pamiętamy. Hiksund Drakonus! Teraz możemy się uzbroić w ten wielki kosur. My jednak nie będziemy uzbrajać się w żadne wielkie kostury. Po prostu mocno zaatakujemy. Zobaczymy, czy ma dwie karty, które niszczą przeciwników, którzy mają więcej niż 5 punktów, że tak powiem, życia. Jednego sobie potrzebie. Bardzo dobrze. I jednego sobie zniszczy. Bardzo dobrze. Absolutnie nas to nie wzrusza. Przybyła potęga Talanadu. Polecimy sobie. Jesteśmy głodni! Z kombem dwóch legend. Jedna dobierze nam jedną kartę, druga da nam możliwość dwóch kart. No niestety nie da nam tych możliwości, bo klient gra tutaj na przejmowaniu. Przejmowaniu, właściwie nie przejmowaniu, tylko kontroli umysłu. Kiedyś będę taka jak ty! Może mocno się skupimy. Zagramy w taki sposób. Więcej dusz! Ciekaw jestem, czy ma rozbłysk kolejny. Możliwe, że ten deck oparty jest na Reno. Jak wiemy, Reno będzie uzdrawiał tego gościa co jakiś czas. Władam mocą czarnoskrzydłego! No niestety nie powiem. Absolutnie źle rozegrana gra z mojej strony. W takim razie rozegramy sobie 4 gry po raz kolejny. Pierwsza jakby taka była wejściowo próbna, druga była taka próbno wyjściowa, ogólnie pojechał nas absolutnie, w ogóle absolutne nieporozumienie z mojej strony naturalnie, bo tutaj przeciwnik zachował się absolutnie na miejscu i na poziomie. Jaina! Kolejny kapłan. Kontra! Anduin! Przejdźmy więc do trybu... Światłość zapewni nam zwycięstwo. Do trybu prosisz koncentracji. Trzyma, odrzucamy, kulę odrzucamy, zostawmy sobie lustrzane odbicie z myślą, że dojdzie coś, co go będzie bufować. Właściwie zagranie tej karty. No doszedł tajemny olbrzym, który jest, że tak powiem, poza zasięgiem absolutnie. I oczywiście księga kabalisty, która dodaje 3 losowe zaklęcia maga do twojej ręki. Dobra, w takim razie co? Lecimy od początku. Musimy sobie pomału zdejmować kryształy z tajemnego olbrzyma. Jeżeli dociągniemy do 4-5 tych kryształów, no niewątpliwie ta gra toczy się do 10 tury. No i proszę bardzo, Anduin na smokach. Anduin na smokach. Dobrze. Dojdzie. Doszła kapłanka. Zmniejszy nam o 1. Czy chcemy? Nie chcemy. Wybierzmy kartę. Kolejna kapłanka. No to tura 4. Oczywiście zagramy sobie 2 kapłanki. Tajemniczy. Tajemny wybuch. Chociaż, czy ja wiem. Nasz artefakt. Zagrajmy sobie panią. Archeolog. Wyciągnęła nam kartę. Oczywiście tutaj też widać, jest taki skromny deck. Teraz nie grają ci ludzie agro decków, że wystawiają tysiące postaci. Nie, nie, nie. Teraz jest jedna karta za jedną kartę. 10 kart na ręku. Właśnie między innymi po to, żeby zagrać sobie smokówca zmierzchu. Przydałaby nam się oczywiście tutaj. Kiedyś będę taka jak ty!
przydałaby nam się oczywiście owieczka. Wracaj! Ale nie. Nie ma. Rozbłysk na 100%, bo tutaj większość naszych bohaterów na planszy ma 2 punkty życia. Także poleci. Chyba, że nie trafił, ale wątpię. Ja nie gotowy! Rotacja. No i spoko. W takim razie polećmy sobie. Mija. Dodatkowe karty niewątpliwie się przydadzą. Możemy zamrozić wroga. Ten by był nie najgorszym tutaj opcją. Zniszcz zamrożonego wroga. Bardzo proszę. Zadaj 2 punkty obrażeń. Bardzo proszę. Wracaj! No i wyczyściliśmy mu stół. Całkiem spoko ułożyły się te 3 zaklęcia, które doszły. Kryształy! Prosto od kozakusa! Kurierka konfraterni. No i dobra, ona oczywiście co robi? Odkrywa kartę maga, kapłana lub czarnoksiężnika. Która 7? Dobrze, zagrajmy tajemnego olbrzyma. Tom się oczywiście ogarnie w miarę szybko. Zobaczmy, co nam dojdzie teraz jeszcze karta. Jesteśmy na chwilę obecną zagrać w stanie wszystko, co mamy na ręku. Ktoś jest ranny? Kapłanka. Decyduje się na kapłankę, będzie ją wzmacniać niewątpliwie. Nie będzie jej wzmacniać, a czemu? Trudno powiedzieć. Jesteśmy głodni! Trudno jednoznacznie określić, dlaczego ta kapłanka została zagrana. To miała być prawdopodobnie podpucha jakaś. W związku z tym, że poleci teraz rozbłysk. Witamy na wystawie! Pustosz. Okej. Okay. Mamy tutaj opcję, że tak powiem, kontrakcję na koksa, którego może zagrać cały czas oczywiście nasz przeciwnik. No dobra, zobaczmy sobie tego sługę całego. Absolutna loteria. Daj twoim totemom plus 2 do życia. Brawo. Brawo. Mi się podoba. Więcej dusz. Tura 8. Miejsce do tajnego obiektu! Drakanoid, Draknoid. Kurczę, zawsze zapomnę, jak to się czyta. W ogóle nie umiem tego przeczytać, bo to jest po prostu... Drakonit. Drakonit, prosty wyraz. Drakonit. A ja tutaj go sobie komplikuję w sposoby dla mnie niejasne. Oczywiście Drakonit dobiera kartę, tak? Z... Chcesz żyć wiecznie. Stali, jeżeli masz w ręce przeciwnika. Dobrze. Teraz tak, zastanówmy się, podliczmy. 5, 6, 12, 27. Jakby się to przedstawiało. Podsumowując, jedno zwycięstwo na, znaczy tak powiem, apku, jedna przegrana na dobrym przeciwniku, który był kapłanem, druga wygrana na kapłanie, który nie ogarnął tematu, i zobaczmy sobie w rankingu, kogo trafimy. Jaina! Mirror match. Jaina versus Jaina. Niech będzie. Jaina! Nie potrafię przeczytać tego niku. O, już się zaczęło. Za dużo EIA, ewentualnie EA, że tak powiem, złączonych. Dobra, polimorfię odrzucimy, zostawimy sobie maga, lustrzane odbicie i tajemny wybuch. Dodatkowo kula ognia. No to witaj. No i oczywiście rozpoczniemy sobie od lustrzanego odbicia. A nawet możemy zrobić taki myk. Nagramy sobie tak. W pierwszej turze mamy już jednostkę 3-3 plus 2 jednostki 0-2. To jest całkiem okej opcja. W kolejnej turze będziemy mogli sobie oczywiście pozwolić
pyknąć z naszej umiejki, ewentualnie wystawić maga. Dobrze, nie wykorzystuję właśnie takiej mocnej karty na teraz. Lepiej teraz niż później. Jesteśmy głodni zemsty! Lecimy z naszym, kurczę, OP kartą legend, magiem krwi Thalnusem, który wystawia swoją lewą kończynę i w ogóle to idzie, stoi, trudno wiecie, co on robi. Kolejna karta, bardzo ładnie. Postaramy się oczywiście użyć tutaj tajemnych pocisków. Zawsze warto niszczyć całe te lustrzane odbicia, które jak wiemy jednak są tą prowokacją i potrafią... Wybierz kartę. Kenzo Rokin, Rakin, jak on tam się zwał. Rekin właściwie, Rokin, Rakin, Rekin. Kurczę, dobry jestem. Co on w ogóle daje tak naprawdę? Za każdym razem, gdy zaatakują obaj graczy, dobieram kartę, aż będą mieć ich w ręce więcej niż 3, albo właściwie 3. To ja nie jestem pewien do końca, czy on jest w stanie tutaj zrzucić dwie rączki, czy dwie karty. O, teraz to już jest po krzyku. No to też spoko karta właściwie, chociaż taka sytuacyjna mocno. Wypij tę moc. Daję sobą leksturę do twojej rączki. Dobrze. W takim razie nie zostaje nic innego. Tego gościa zniszczyć. Rozpala! I tego gościa zniszczyć. Co dalej? Niagara, pewnie to jest albo coś w ten sposób. 5 punktów wszystkim bohaterom. Czy to było normalne z twojej strony? Chyba da. Do 15 ściągamy klienta. W następnej turze co? Tajemny olbrzym, ale tutaj należy się spodziewać, że poleci owieczka. Chociaż to jest chyba deck na Renault właśnie, bo kurczę, te karty widzę się specjalnie nie powtarzają. Zostawimy sobie oczywiście falę płomieni. Zostawimy tego. Coś mi mówi, że tutaj dojdzie coś. Księga kabalisty, dobra. Mamy kontry zaklęcie. Lepsze to, niż żebyśmy stracili trzy karty. Lepiej tą jedną kartę stracić. Teoretycznie powinniśmy ją zniszczyć, ale praktycznie wyszło jak wyszło. Schłodzić cię. Mam nadzieję, że nie będzie teraz rzucał zbyt wielu zaklęć. Mam nadzieję, że nie jest to zaklęcie, które będzie znowu powodować, iż stracimy nasze zaklęcie. Polimorfia. No dobra, nieważne. Weźmy sobie kartę. Przemień stronika z szarżą. Wystrzel 3 pociski w losowych wrogów, zadając każdemu 3 punkty obrażeń. No, to też jest całkiem okej. Okay. Zadaj 5 punktów obrażeń przez wilosowego stronika o koszcie 5. Kupujesz czy sprzedajesz? Tak, warto będzie zniszczyć tą postać, bo ona będzie nas zamrażać. To zagrać, to też by nie było głupie. Zdrowi miejsce dla wieprza! Następujący bardzo mocno przycisnął. Dobra, spróbujmy. Bestie są mi posłuszne. Gotowe. No i 11, także generalnie jest po krzyku. No, ułożyło się jak się ułożyło, tak bywa. Nie wszystko można wygrywać. Ja te deki będę prezentował, one są stare jak świat, także nie spodziewam się tu wielkich wygranych. Bardziej doszedł ten dodatek gadżetronu, gdzie oni tutaj pykają to wszystko. A ja jadę na, że tak to określę, podstawie. Jednak nie tłumaczmy się, porażka jest porażką. Udało się wygrać jeden mecz, właściwie dwa mecze. A 4, to całkiem spoko. To na tyle będzie. Ja jestem Arkadiusz. To jest oczywiście Hearthstone. Deck oparty na magu. Wyszło jak wyszło. Jestem z siebie zadowolony i dumny. Deck jest całkiem ok, można tym popykać. Tymczasem ja się żegnam i do zobaczenia wkrótce w kolejnej odsłonie. Zagrajmy w Hearthstone na dechach. Teraz będzie Czarnoksiężnik. Cześć.